Cześć moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym poogarniamy moje hoje. No i powiem Wam, że jest co robić. No dobrze, to może co ja tak naprawdę mam na myśli, mówiąc, że chcę ogarnąć i chcę posprzątać te hoje. Otóż z uwagi na to, że nie wszystkie hoje rosną mi tak, jakbym chciała, czyli po prostu kołkują, albo mają szalenie niski przyrost, szalenie mały przyrost, to pomyślałam sobie, że takie te szczególnie uparte przełożę do innego podłoża i one wylądują w podłożu, które jest miksem podłoża dla sukulentów z korą piniową. Je posadzę w terakocie. A niektóre hoje, na przykład takie małe bajtle, to jest hoja Thompsoni bodajże, przełożę, no właściwie nie przełożę, tylko po prostu połączę z innymi hojami, które z jakiegoś powodu uważam, że będą do niej pasowały. I takich miksów zrobimy kilka. No i raz, że troszkę ograniczę sobie ilość takich małych szkiełek, takich małych pojemników na parapecie, bo też trochę chciałabym się pozbyć takich maluchów z mojej kolekcji. Dlatego pomyślałam sobie, że zanim je sprzedam, czy wymienię, czy oddam dalej, to jeszcze utworzę z nich jakąś tam kompozycję i może one jakimś magicznym sposobem zaczną rosnąć. Zobaczymy. A poza tym dwie hoje, jedną hoję po prostu przesadzę, bo... No i teraz tak, pierwszą hoją, którą przesadzę, tutaj sobie to trochę tak ogarnę. Nie, może najpierw Wam pokażę, które hoje połączę ze sobą. Może to ma większy sens. No to tak, ze sobą połączę te trzy hojki. To jest hoja caudata, z którą coś się dzieje, bo ma bardzo miękkie listki. Wydaje mi się, że no trochę się obawiam tego, co zobaczymy w korzeniach. W ogóle muszę się Wam przyznać, że mam jakiś straszny taki pomór w hojach i nie wiem, czy chodzi o to, że no leczuza jest zimnym medium i być może jest im zimno w tej leczuzie, co no ma nawet sens, no bo one są poza witryną i mają taką temperaturę, jaka jest tutaj w pokoju. Zazwyczaj jest około 22 stopni i wydaje mi się, że to nie jest zimno jak na leczuzę. W ogóle to nie jest zimno. No ale nie wiem, no coś jest nie tak ostatnio w tych hojach i tak jak one wcześniej mnie cieszyły, tak teraz no nie cieszą mnie. A więc tak, połączymy sobie hoję Thompsoni z hoją caudatą, z tą hoją Fuvuensis, która na początku mi kołkowała, później zaczęła rosnąć i teraz znowu kołkuje. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może jak dostanie te koleżanki, to zacznie rosnąć. Kolejnymi hojami, które połączę, to będą te trzy hoje, czyli tak, hoja Curtisi Silver. Ona będzie połączona z hoją... Zapomniałam. Nie, no przecież jest... Nie wiem, mam pustkę w głowie. Nie... No, napiszę Wam, co to jest za hoja, przecież ja to wiem. Ostatnio nawet nagrywałam o niej odcinek, była w ulubieńcach miesiąca. Oraz jeszcze hoja kroniana, więc to będzie taki fajny zwisek i bardzo podoba mi się to, że wszystkie te trzy liście, każdy z liści tej hoi ma inny, wyjątkowy kształt, więc one jak będą połączone razem, mam nadzieję, że się zaczną zarastać nawzajem, mieszać i to będzie wyglądało tak bardzo artystycznie. Poza tym, ta hoja, ona kołkuje wybitnie. Nie wiem, o co jej chodzi. Wydaje mi się, że po prostu nie wiem, o co jej chodzi. I ona z leczuzy pójdzie sobie do terakoty, do bigosu. To ona była między innymi tą hoją, o której mówiłam, że będzie w innym podłożu, bo nie rośnie. I jeszcze Ciebie odkładam i tutaj jeszcze mam taką małą sadzonkę polineury i ją dosadzę do tej większej polineury, żeby ten mały bajtel mi nie stał na parapecie. Ta sadzonka była do wymiany, natomiast nikt nie zgłosił chęci, żeby się za tę hoję wymienić, więc ja ją po prostu dosadzę do tej polineury, bo trudno. Moja będzie gęstsza, a najwyżej jak ktoś jednak będzie chciał się za polineurę wymienić, to po prostu albo ją oddzielę i ponownie zabiorę, albo po prostu komuś utnę tę hoję. Zobaczę. No dobra, no to tak. Te zwisające odkładam sobie trochę na bok. Cały czas myślę, jak ta się jedna nazywa, o której zapomniałam, ale mam pustkę w głowie i naprawdę nie wiem. No i teraz tak, tutaj sobie trochę posprzątam, żeby z tej drugiej kamery też był widok. Na pierwszy rzut idzie ta hoja,
To jest hoja Meredithi, którą mam już od marca tego roku, już albo dopiero, ale prawda jest taka, że ona od tamtej pory nie urosła w ogóle. Tutaj ma bardzo dużo startujących, można powiedzieć, pędów, które zaczynają startować i nie startują. Ja już Wam o tym mówiłam, że to może być, oznaka tego, że jest przędzior, jak jest dużo takich... Okej, dobra, czyli mi tutaj zgniły korzenie. Nie zgniły mi wszystkie, jest tutaj dużo, są tutaj jeszcze zdrowe korzenie. No dobra, wiecie co, miałam tutaj trochę zgniłych korzeni, już tę sadzonkę oczyściłam. Kurczę, no. No trudno, 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 ona dokorzeni się, jak będzie już w podłożu. No tak jak widzicie w ogóle po mojej minie, no te hoje przestały mnie jakoś tak już cieszyć i nadal je lubię, ale no nie wiem, coś jest nie tak, po prostu coś jest nie tak. Dobra, ja sobie wezmę, tutaj mam, kupiłam sobie nową osłonkę, która jest piękna i chciałam ją dzisiaj Wam koniecznie pokazać, dlatego jest, zrobiłam w niej mieszankę tego podłoża, żeby koniecznie była w tym kadrze. Mniej więcej sadzę tę hoję na takiej wysokości, na jakiej była. Nie niżej, nie wyżej. Razem z tym jej... Razem z patyczkiem, pałeczką do sushi, po prostu. Mam hoję Gunung Gadding w terakocie i w takim bardzo przepuszczalnym podłożu, bo tam jest właściwie... No, tam jest jeszcze więcej kory niż tutaj, w tym podłożu, w którym jest hoja. I ja ją przelewam co jakiś czas i ona świetnie rośnie. Nie mam z nią żadnych problemów, a ona wcześniej bardzo długo kołkowała też, więc liczę trochę na to, że w przypadku tej hoi Meredithi będzie powtórka z rozrywki i że ona również wystartuje, no bo to w ogóle jest jeszcze prezent i tak liczyłam na to, że ona w miarę szybko puści nowe liście, ale prawda też jest taka, że ta sadzonka ma skorkowaciałe liście, to nie jest sadzonka pobrana z takiej młodej rośliny, tylko już z takiej wiekowej. I u takich hoi wypuszczenie zupełnie nowego pędu może trochę zająć. Także, wiecie, czekam. No i też hoje w ogóle lubią sobie kołkować. Także no czekam, ale... Rośliny uczą cierpliwości, ale... Czekam, ale... Wszystko jest spoko, ale... Ja mam jakieś tam ale, wiadomo. No dobra, dużej zmiany nie ma, oprócz tego, że mi się w tej terakocie ta hoja bardziej podoba. Z uwagi na to, że te korzonki tam trochę miały mokro, to ja jej póki co nie będę podlewała, jutro albo pojutrze ją podleję, no i zostawiam ją w takim kształcie. Ja sobie teraz to na razie odkładam, no i teraz tak, będę teraz razem sadziła hoję Fluensis, hoję Thomsoni i hoję Caudate, ale do tego jest mi potrzebna, bo miałam tę doniczkę, ale zapomniałam w niej wylutować otwory, także ją w ogóle odkładam. Ale tutaj widzę, że hoja... No pustka w głowie, po prostu wiatr mi wieje przez głowę. Nie... Na M! Matilda! O! Hoja Matilda! Dobra, widzę, że... widzę właśnie, że Matyldka ma tę doniczkę, która jest mi potrzebna. Więc ja sobie teraz tę Matyldę wysadzę z leczuzy, położę ją obok, a już do jej doniczki będę sadziła sobie tamte hojki. Bardzo ładny system. Bardzo ładny system. Dobra, fajnie. Może zrobimy ci taki stelaż. A wy w ogóle musicie iść do... Ale dobra, dla was mam doniczkę. No i teraz, dobra. Tutaj sobie zrobię szybką zamianę. Kupiłam sobie ostatnio w Lumpie taką bardzo ładną osłonkę. Bardzo mi się podoba i obawiam się, że tak, ona będzie dobra na te hoje. Nie wiem, czy róż do nich pasuje. To będę jeszcze musiała, wiecie, zobaczyć. Ale no dobra, zaczynamy. Kurczę, powiem Wam, że ja tak dzisiaj w ogóle trochę tak nagrywam na wariata i byłam przekonana, że wszystko sobie ładnie przygotowałam. W ogóle jeszcze w Lumpie znalazłam takie fajne cztery podstawki. One są takie bardzo leciutkie, nie wiem, czy one nie są z jakiejś tam płyty MDF czy czegoś. Nie wiem, ale są takie lekkie, takie, wiecie, ala drewniane, ale nie.
No i kupiłam 4 takie sztuki w lumpie, bo tyle właśnie było i pomyślałam sobie, że one będą idealnie wyglądały do ceramicznych doniczek. Bo mi się trochę gubią te podstawki od doniczek, one giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Mam tyle doniczek, ile mam, a nie do wszystkich mam podstawki. A przecież no jak kupowałam doniczki, to też brałam podstawkę, więc nie wiem. Nie wiem. Dziwna sprawa. Dziwna i przede wszystkim podejrzana. Dobrze, to teraz moi drodzy sadzimy tę trójkę razem. W przypadku syngonium, tej kompozycji, którą robiłam jakiś czas temu na kanale, tamta kompozycja nadal wygląda fantastycznie, więc... Tu piękne korzenie. Dobrze. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie chojowa kompozycja równie udana. Hope so. Nie martwię się tym, że ja wrzucam keramzyt do leczuzy, ponieważ ja mieszam keramzyt z leczuzą. Czy dam więcej keramzytu, czy dam więcej leczuzy, nie zwracam na to uwagi. Tutaj na przykład mam pięknie korzonki oblepione keramzytem i ja to po prostu w takim stanie wkładam tutaj do doniczki. I jeszcze w ogóle włożę tutaj to kółko, później oczywiście jakoś to ładnie ułożę, bo no mam nadzieję, że te trzy chojki zaczną tak prężnie ruszą i będą chciały się wspinać. Taki jest w ogóle plan. Dobra, tutaj choja Thompson również ma nie za duży ten korzeń, ale jest i jest zdrowy, także jeżeli w tle słychać mikser, to przepraszam, ale Seba robi ciasto cytrynowe, a idziemy dzisiaj do znajomych i właśnie zabieramy to ciasto, no także wiecie, musieliśmy trochę czasowo, nie mieliśmy jak czasowo inaczej tego rozłożyć. Ale ja mam mikrofon, drzwi mam zamknięte, także wydaje mi się, że to nie powinno przeszkadzać. Także jeżeli troszkę słychać, to przepraszam, ale no ciasto cytrynowe się robi. Znaczy się robi, Seba robi. Dobra. Ja tutaj sobie troszkę zasypię, ponieważ te dwie choje mają więcej korzeni, to znaczy one są dłuższe, więc już je mogę zasypiać, a ta Thompsonii ma o wiele dużo krótszy korzonek, więc nie mogę jej już włożyć. Dobra. Tak, no i co? I tę Thompsonię sobie jakoś tutaj wrzucimy. Ona w ogóle ma bardzo niski ogonek, ponieważ jak ja ją kupiłam, to... Już nie pamiętam, jak to było. To ja ją chyba wrzuciłam do ukorzeniania nie tą końcówką, którą powinnam, więc... Nie wiem, dlaczego tak zrobiłam, czy się pomyliłam, czy... nie wiem. W każdym razie ona, jeszcze ten dolny listek musi być w podłożu, bo tam był taki krótki pęd. Tak mi się wydaje, że to w ogóle była taka mała sadzonka, która miała bardzo mało zapasu na ogonku, ale tam wszystko się bez problemu ukorzeniło, także... To jest druga kompozycja. Nie wygląda jeszcze jakoś genialnie, to tutaj, jeżeli tak pomyśleliście, to ja wam muszę przyznać rację, a jeżeli nie, no to wam po prostu mówię. No ale dobra, no jest próba, zobaczymy jak one będą rosły. I skoro już mam tutaj taki leczuzę, mam tak wiecie to przełożymy sobie jeszcze te zwisające. Jest dla nich większa doniczka. Nie musiałabym wrzucać już tej warstwy na sam dół doniczki, ponieważ rośliny, które tutaj są, mają już korzenie wodne, więc one bez problemu mogłyby od razu pójść na dno doniczki. Ale ta doniczka jest wyższa niż te, w których one były, więc ja też nie mogę, nie mogłabym włożyć ich na sam dół i zasypać wyżej, ponieważ te pędy, które nie były wcześniej pod tym substratem i teraz by były, mogłyby zgnić, a tego nie chcę. Dobra, to tak, jeszcze tutaj, tu już mamy Matildę, która zyskała po kilku minutach swoją nazwę, odzyskała ją. Dobra. Tu też są bardzo ładne korzenie. Ta Curtisi, ona bardzo długo kołkowała, aż ostatnio nagle jakoś ruszyła. Więc bardzo mnie to cieszy, bo
Nie wiem jak was, ale mnie kołkująca hoja dołuje, po prostu mnie dołuje. Ja w takim idealnym świecie mam rośliny, które rosną, a nie, które kołkują. O! Dobra, kroniana tutaj też ma piękny system korzeniowy. O, bardzo ładny. Fajnie. I Matilda i krochniana, one były, wiszą u mnie w oknie obok siebie w takich wiszących doniczkach. I przez to, że te doniczki, no to są jakieś takie dwunastki, one były takie mniejsze i to wyglądało tak dość bidnie, jak z jednej doniczki zwisał się taki jeden czy dwa pędy. A teraz jak to będzie taka jedna doniczka i może dzisiaj jeszcze w ogóle potnę tę Matyldę, wiecie? No to będzie o wiele lepiej wyglądało. Po prostu. A też mam nadzieję, że one, jak teraz tutaj ruszą, to zaczną te ich listki troszkę może się przeplatać jakoś tam. Albo ja sama po prostu będę przekładała pędy. W ogóle, wiecie, no te trzy, jak one będą się przeplatały, no każda z nich ma inne listki. Mamy tutaj listki okrągłe, mamy tutaj listki okrągłe, ale ze zwężeniem blaszki w taki dziubek, więc to wygląda fajnie. No i to do tego jeszcze, gdzie ona jest? Curtisi, która jest jeszcze bardziej kontrastową wersją liścia kroniany, bo ona jest bardzo wybrzuszona i bardzo zwężona. W moim świecie to jest bardzo piękne połączenie liści. No i to wygląda tak. No wiecie, rośliny tuż po przesadzeniu nie są takie, ale pokażę wam, jak już ona będzie wisiała, że po prostu lepiej wygląda, a dzisiaj tutaj przytnę tą Matyldę, no bo zobaczcie, jaki tu jest na przykład łysy pęd cały, prawda? W sensie tutaj ten pomiędzy, także to spokojnie można przyciąć. Dobra, ja sobie tutaj szybko posprzątam i wracamy, bo jeszcze przesadzamy polinaurę. Poszłam zjeść czekoladę, zrobić sobie herbatę i jeszcze w międzyczasie znalazłam dwie hoje, które połączymy. I tu jest nieco inna sytuacja, ponieważ hoja elliptica i hoja black margin, szczególnie hoja elliptica, te hoje rosną mi bezproblemowo. Ostatnio ją nawet cięłam i no wiecie, no ja nie mam żadnego problemu z tymi hojami, ale pomyślałam sobie, że jak już zmniejszać ilość doniczek, to zmniejszać. I wybrałam te dwie hoje do połączenia, ponieważ one mają obie przepięknie żłobione liście, także wydaje mi się, jak one będą tak razem posadzone, będzie fajnie wyglądało. Tak zrobię. I nawet miałam dla nich doniczkę, którą zgubiłam. Jest tutaj obok mnie. Dobra. I one jednak najpierw sobie je przesadzę, bo jak będę przesadzała polinaurę z podłożu, to narobi więcej bałaganu. Także leczuza może się rozsypuje i jest wszędzie jak klocki Lego na całej podłodze, ale trzeba jej powiedzieć, że no, mimo wszystko mniej brudzi niż taki bigos, bo on to jest po prostu... Tutaj Black Margin ma bardzo ładne korzenie, ale widzicie, no 22 stopnie. One nie stoją bezpośrednio na parapecie, ja mam chłodny parapet, ale one nie stoją bezpośrednio na parapecie, tylko na takiej kratce nad parapetem. A i tak, no nie wiem, czy te korzenie są zimne, ale... nie wiem, może są trochę zimne. Może za jakiś czas będę wszystkie hoje wysadzała z leczuzem. Chciałabym tego uniknąć, no bo lubię leczuzę, ale myślę, że rośliny lubię bardziej niż leczuzę. No i tutaj elliptica ma, no zobaczcie, no właśnie w leczuzie jest taki system korzeniowy. Nie będę wysadzała. Szybka zmiana planów. Biorę moją niezawodną podstawkę. Tak jak wcześniej wsypuję troszeczkę podłoża. Przy takich hojach, które rosną tak kapustkowo, trudno jest je przesadzać, trudno jest tam dosypywać podłoże, no bo te liście zakrywają całą doniczkę i... No ale dobra, to trzeba po prostu jakoś dosypać i tam, wiecie, powciskać, poukładać jakoś tam na siłę tę roślinę. Ale ładnie to wygląda.
Oczywiście to są różne choje i to widać na pierwszy rzut oka, chociaż teraz to wygląda tak, jakby to była rzeczywiście jedna choja i na dole są jej największe liście, a te wyglądają jakby po prostu jeszcze nie urosły do tej formy. Myślę, że jakby ktoś, kto się nie zna na roślinach, to też nie zauważy, że tutaj jest taki szpic u Black Margin, a tutaj u Elliptiki go nie ma, ale one są na tyle podobne przez te wyżłobienia, ale myślę, że ktoś spokojnie może je pomylić. A ja tutaj przykryłam. O, tak zrobimy. Fajnie, podoba mi się. Wiecie co? Powiem Wam szczerze, że przesadziłam te cztery różne doniczki, bo chojek tu jest więcej niż cztery. Została mi ta jedna polineura do przesadzenia. Ale tak się zastanawiam, czy tej jednej sadzącej jeszcze nie dać raz szansy. Wrzucę ją jeszcze na Facebooka, że jest na wymianę. Jednak, tak sobie pomyślałam, bo tak patrzę na tę moją polineurę. Patrzę sobie na tę polineurę i ona jest gęsta, no to jest duża roślina, więc... Dobra, zmiana planu. Na razie nie będę do niej dosadzała, tylko jeszcze spróbuję tę jedną sadzonkę, jeszcze spróbuję się za nią wymienić. Dobrze. Moi drodzy, to koniec. Tego przesadzania nie było tak dużo i minęło wiele szybciej niż myślałam. Mam tam jeszcze narobione trochę tej mieszanki ziemi dla sukulentów z korą. Może zaraz tutaj sobie coś jeszcze znajdę do przesadzania. Dziękuję Wam za każdy komentarz, za każdą subskrypcję. Zbliżamy się powoli do 1000. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Nie spodziewałam się. I pomyślałam sobie, że padły o to chyba 2 czy 3 razy pytania o Q&A. Ja nigdy się nie spodziewałam, że kogoś to może interesować. Nie wiem, czy to jest aktualne i nadal nie wiem, czy ktoś miałby do mnie jakiekolwiek takie pytania, ale no mam taki pomysł, że jeżeli ten 1000 subskrybentów stuknie, no to zrobimy sobie takie Q&A. Czy na żywo, czy najpierw mi napiszecie swoje pytania, ja na nie odpowiem i to zmontuję. Nie wiem jeszcze, bo no nie myślałam o tym, bo trochę się nie spodziewałam, że ten 1000 w ogóle kiedyś stuknie. Także, ale jeżeli jeszcze tych kilkadziesiąt osób się znajdzie, które chcą zasubskrybować mój kanał, do czego bardzo zachęcam oczywiście, to wtedy poproszę Was o to, żebyście mi takie pytania zadali w komentarzach i zobaczymy sobie, co z tym dalej. No, dobra, życzę Wam dobrego dnia i dobrego popołudnia i dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Pozdrawiam, pa, pa!